Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym barcie na serwerze W58, dlatego że jakiś czas temu, dokładnie 10 dni temu, ta postać miała swoje drugie urodziny, ten serwer miał swoje drugie urodziny, no i dzisiaj wam oczywiście pokażę, jak sobie tutaj radzimy, poklikamy może jakieś lożki, pokażę wam, jak sobie radzą inni bardowie, chyba tak to mogę powiedzieć, dlatego że razem z serwerem W58 właśnie ten bard wychodził, no i co, i tak naprawdę jakieś tam newsy ewentualne jeszcze wam zapodam. Wszystko macie w tytule, wszystko macie pewnie w rozdziałach tego filmu. Na wstępie pamiętajcie, że teraz na kanale aktywność jest nagradzana, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek. Każdy, kto się bawi w te giveaway za aktywność, musi oczywiście subskrybować kanał, więc pamiętajcie o tym. No i teraz co miesiąc wraz tutaj z rozstrzygnięciem giveawaya za kod twórcy będę nagradzał najaktywniejszą osobę na kanale. Także pamiętajcie, zostawcie tego lajka, zostawcie komentarz i pamiętajcie, żeby subskrybować. W komentarzu możecie napisać, czy wygracie bardem, jeżeli tak, to jak wam się ta klasa podoba po tych już tak naprawdę 2 latach, kilku reworkach i tak dalej. No i co, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. I tutaj jeszcze słowem wstępu, pamiętajcie, że od dzisiaj do niedzieli trwa promocja na grzybki 20% z okazji startu legendarnego lochu, który startuje już jutro o godzinie 16, więc jeżeli będziecie robić jakieś zapasy grzybkowe właśnie na ten loch, no to oczywiście z kodem neutral kupujcie na stronie tutaj home.syfygamy.net i wysyłajcie mi screeny na Instagramie, na mailu, na Discordzie, gdzie wam się tylko podoba, z racji tego, że ja oczywiście co miesiąc robię giveaway'e w zamian za to, że wy mnie wspieracie używając mojego kodu twórcy przy zakupie jakichś tam pakietów, grzybków i tak dalej. Pamiętajcie o tym, wysyłajcie screeny. Kolejny giveaway pewnie jakoś w połowie września. Dobrze, powolutku możemy zaczynać. No i teraz tak, słowem wstępu jeszcze stream specjalny. Stream specjalny na Twitchu, który będzie miał miejsce jutro, czyli w piątek 30 sierpnia o godzinie 15:30, plus minus o godzinie 15:30. Ten stream będzie trwał aż 6 godzin, zamiast 4 standardowych. No i z racji tego, że po pierwsze jakiś czas temu na Twitchu przebiliśmy 30 tysięcy obserwujących, no a po drugie tutaj startuje legendarny log, więc powiedzmy coś się będzie działo, no to streamek będzie dłuższy, streamek będzie specjalny i właśnie z tej okazji będę rozdawał kody na grzybki. Ogarnąłem tutaj kodów na grzybki dla was naprawdę sporo tak naprawdę. Już dałem ogłoszenie na Discordzie, więc możecie sobie przeczytać. Ja tutaj też na szybko powiem. Siemka z okazji wbicia ponad 30 tysięcy followów na Twitchu oraz startu legendarnego lochu. Piątek 30 sierpnia około godziny 15:30 wystartuje 6-godzinny stream, na którym będę rozdawał kody na grzybki, a w tle klikał sobie legendarny loszek. Rozdania będą średnio co pół godzinki. No i mamy tak, nagrody dla subskrybentów kanału na Twitchu. Tutaj wiadomo, osoby, które subskrybują albo mi dały swojego Prime, albo po prostu kupiły suba za pieniążki, chcę, aby były lepiej nagrodzone. Zresztą to jest głównie z okazji wbicia 30 tysięcy followów na Twitchu, więc głównie tutaj Twitch jest brany pod uwagę. No i dla takich osób przygotowałem jeden kod na 500 grzybków, dwa kody na 250 grzybków, no i trzy kody na 100 grzybków. Natomiast osoby, które po prostu oglądają, nie subskrybują na Twitchu ani nic takiego, będą mogły wziąć udział w giveawayach na 4 razy kod na 50 grzybków i 4 razy kod na 25 grzybków. Więc oczywiście zapraszam każdego serdecznie na transmisję. No i tyle tak naprawdę. Fajny akurat termin, powiedzmy, fajnie to można było połączyć z racji tego, że właśnie mówię, i ten legendarny loszek, i tutaj fajne kodziki na grzybki dla was dostałem, więc będziemy mogli posiedzieć 6 godzinek, pobawić się, pograć. No i oczywiście wy możecie jakieś grzybki zdobyć, więc zapraszam jutro serdecznie na transmisję. Dobrze, teraz już przechodzimy do naszego barda. No i może na początku jakieś tam podsumowanie. No start tego serwera był 19 sierpnia 2022 roku. Więc tutaj już, no 10 dni, 2 lata i 10 dni tak naprawdę. Nie miałem to nagrywać jakiś czas temu, ale wiecie, co chwilę było coś innego do nagrania. No i dzisiaj w końcu za tego barda się wziąłem. Co mogę powiedzieć o naszym bardzie? No mamy prawie 524 level, tak wyglądają nasze statystyki. I tutaj może od razu wam porównam, jak to wygląda w porównaniu do innych klas postaci. Bo na ten moment, jak sobie tutaj sprawdzimy, no to tak, Maguś już obchodził swoje 2 lata, Zabójca już obchodził swoje 2 lata, no i Wojownik obchodził już swoje 2 lata. No i teraz tak, macie po prawej stronie po 2 latach właśnie naszego Magusia i tak dalej, no a po lewej stronie macie Barda. Możecie sobie tutaj porównać, przygotowałem takie screeny, to są screeny oczywiście z moich odcinków. Jak widzimy, no tutaj Maguś tak naprawdę bardzo podobny do Barda, ale leveli troszkę mniej, prawie 4 levele straty, jeżeli chodzi o Maga po 2 latach do tego Barda. Też należy pamiętać, że oczywiście ja na tym Bardzie też mi się zdarzyło nie zrobić awki parę razy, jakiś
jakiś tam kalendarz z misowymi i tak dalej, więc zdecydowanie mogło to lepiej wyglądać, gdybym faktycznie grał tutaj na 100%, a w zasadzie nawet na 110% od pierwszego dnia do teraz, więc o tym musicie zdecydowanie pamiętać. No ale właśnie, tutaj bardziej, jeżeli chodzi o naszą pozycję, no to jesteśmy drudzy na tym serwerze. No i co? Tak naprawdę statystyki, no mamy 105,5 tysiąca inteligencji, Maguś miał 118, no ale HP mamy 12 tysięcy więcej, no powiedzmy 11 tysięcy więcej, aniżeli właśnie tutaj nasz mag. Teraz przechodzimy sobie dalej, teraz mamy naszego wojownika. Wojownik również, co ciekawe, po dwóch latach 520 level, więc bardzo podobnie jak Maguś. No i tu statystyki również, tutaj w sumie najlepiej to było policzyć ogół statystyk, czyli tu mamy 118 plus powiedzmy 70 to jest 188 plus jeszcze 8 to jest 196, tak? 196, czyli tutaj jeżeli chodzi o naszego barda, to mamy powiedzmy 105 plus no tutaj 194 chyba, tak? Powiedzmy 195. Także no statystyki bardzo, bardzo podobne. Chodzi oczywiście o ogół, czyli dodanie inteligencji plus HP, nie podstawy, tylko ogólnie statystyki. Dalej mamy wojownika, tu mamy powiedzmy 103 tysiące, czyli to będzie 194 tysiące, tak? Jak tak na szybko dobrze liczę, około 194 tysiące statystyk. Także no tutaj również bardzo, ale to bardzo... Nie, co ja mówię? Dobrze mówię? 184, nie 194, 184 tysiące, dobrze. Więc wojownik, jeżeli chodzi o te statystyki, jakoś dość mocno w plecy w porównaniu do maga i tutaj barda. Jest w ogóle wcześniej, jak ja to nagrywam, nie wiem, czy ja na pewno wszystko dobrze liczę, ale macie screeny, więc sami sobie z ciekawości, jeżeli kogoś to ciekawi, możecie policzyć. No i teraz przechodzimy do ostatniego, czyli do zabójcy. Zabójca co prawda był nagrywany jakoś miesiąc po dwóch latach, więc miał tutaj miesiąc do przodu. No ale właśnie, zabójca 526 level, no i mamy 108 tysięcy plus 90 to jest 198 plus jeszcze 7 to jest około 205 tysięcy statystyk, więc tutaj te statystyki też o wiele lepsze. Także no, tak się prezentuje porównanie wszystkich klas postaci, które te dwa latka wbiły. Coś takiego postanowiłem jeszcze zrobić, no i teraz jeszcze sobie przejdźmy do strony home.syfygame.net, dlatego że tutaj są bardzo fajne statystyki. Dokładnie, zobaczcie, mam już tutaj ustawioną klasę postaci barda, no i posortowaną po levelu. Jeżeli chodzi o nas, to jesteśmy top 3 bardem, jeżeli chodzi o level na świecie. Mamy tutaj Vincenta z serwera pierwszego niemieckiego, który aktualnie gra na serwerze fuzyjnym 17, on też ma 523, no i mamy Shinu z naszego serwera W58, który ma 526. No tutaj jakbym nie misował kalendarzy, jakbym codziennie robił awkę, Shinu też ma, zobaczcie, o wiele więcej statystyk. Łącznie my mamy 105,5 tysiąca, on ma 117,5 prawie. Pewnie lożki też jakieś tam ma, no lepiej dopchnięte. To naprawdę tego Shinu byłaby szansa zrobić i bylibyśmy top 1 bardem na świecie. No ale oczywiście to jest mój błąd, ja się tutaj nie wybielam, tylko wam mówię, jak to by mogło wyglądać, gdybyśmy faktycznie grali dzień w dzień od linijki. Dobrze, więc tyle, jeżeli chodzi o to, to tyle. Mamy tutaj porównanie wszystkich bardów po poziomie, zajmujemy trzecią lokatę, więc nieźle. No i oczywiście głównie tutaj bardowie są na serwerze W58, no bo właśnie ten serwer wychodził razem z bardem. Tutaj co ciekawe, Spacer, który gra w ogóle na serwerze pierwszym europejskim, czyli no kilka miesięcy później zaczął, też w prawie top 10 się tego rankingu znajduje, nie? Więc tutaj Spacer tym bardem też bardzo, ale to bardzo fajnie sobie ciśnie. No i co? Jeżeli chodzi o poziom, to tyle. Tak to wygląda. Tu mamy całe top 30. No nie jest to jakiś wybitny ranking, nie oszukujmy się. W sensie nie ma tu jakichś, wiecie, mocnych zawodników. No jeżeli chodzi o główną cechę, no to Vincent z tego serwera F17 ma najwięcej stat, 123,5 koła. Natomiast pamiętajcie, że Vincent jak zaczynał, pewnie w dzień wyjścia barda, czyli tak jak my wszyscy, no to już miał od razu 200% od gildii. Miał tam od razu, no co jeszcze, no tak naprawdę wiecie, czarne gemy i tak dalej, o wiele szybszy progres niż na nowym serwerze, także o tym warto pamiętać. Shinu oczywiście top 2, no i my top 3, 105,5 tysiąca, potem jest Bresl, który ma 100 tysięcy, no i dalej to już, no powiedzmy, top 30, 78 tysięcy, więc tak się prezentuje cecha główna, no i tak się wcześniej prezentował poziom. Jeżeli chodzi o serwer W58, to możemy oczywiście wejść z ciekawości, tutaj mamy W58,
68, tutaj sobie już weźmiemy all, czyli wszystkie klasy postaci, no i najwyższy level na tym serwerze, tu w ogóle Syntek z wiadowcą 5.2.6, Shinu 5.2.6, my mamy 5.2.3, no i Memento ma 5.2.2, więc no ciekawe, Synth Henry też 5.2.2 wojownikiem, Avox Bardem 520, także no już tutaj się to troszeczkę, można powiedzieć, wymieszało. Jeżeli chodzi o cechę główną, no to Izzy Root w ogóle ma 118,5 tysiąca, Shinu ma 117,5, Firestorm ma 114,5, Jadex tak samo, tutaj Palermo tak samo, w ogóle magowie, ciekawe, bardzo podobne statystyki, Syntek ma 111, Shorty ma 100, prawie 10, 108 Memento, no i my mamy 105,5. To jest oczywiście, no, bierze pod uwagę cechę główną, czyli mamy tu na myśli, możemy sobie wybrać cecha główna plus wytrzymałość. Okej, tutaj też mogę to pozmieniać. Dobra, no to tutaj, no, tylko cechę główną. Totalnie o tym zapomniałem w ogóle. No to po cesze głównej, no to my już tutaj jesteśmy top 3. Totalnie mi to wyleciało z głowy. No to lepiej chyba tak brać pod uwagę, nie? Kiedyś to było od razu połączone, teraz widzę, że to rozbili na pół. W każdym razie, no, lepiej brać cechę główną plus wytrzymałość chyba. Jako taki ogólny, powiedzmy, ranking. No, więc tak się prezentuje właśnie nasz serwer W58. Cecha główna plus wytrzymałość, po poziomie to już widzieliście. No i jeszcze sobie tu klikniemy all i klikniemy sobie barda, żeby też wam jakoś lepiej ten ranking pokazać. Cecha główna plus wytrzymałość, no tutaj też jesteśmy top 3. Tak samo jak jeżeli chodzi o cechę główną. Więc no, tak to wygląda, tak to ogólnie wygląda. Można sobie samemu sprawdzić, można sobie oczywiście zatrzymać. Można tutaj, wiecie, wszystko zobaczyć tak na dobrą sprawę, ale to tak w ramach ciekawostki, jak ten serwer wygląda. Dobra, lecimy dalej, no i teraz mamy tak, jeżeli chodzi o naszego barda, inteligencja 30 tysięcy w podstawie, prawie 21 tysięcy HP w podstawie, boczki po około 1600 i tak samo szczęście, nie? Prawie 524 level, oczywiście wszystko ulepszone razy 20, gemiki tutaj około 1750, niektóre jeszcze nie wymienione, bo tutaj te, które mają 1600, no to są stare gemy, jeszcze je muszę podmienić, wiadomo jak to wygląda. No i co, tak na szybko wam może postać przelecę, jeżeli chodzi o kibel, to mamy aurę 53, jeszcze nam troszkę brakuje, jeżeli chodzi o lożki, no to tutaj oczywiście od ostatniego odcinka nic nie klikałem, dzisiaj coś poklikamy, około 3000 tak średnio liczba jedzonek w pupilkach, tu wam też na szybko poprzelatuję oczywiście, no, te wszystkie środowiska. Jeżeli chodzi jeszcze o naszą postać, no to co, klasera mamy prawie 100%, brakuje nam jeszcze niestety karuzeli z idolami, dopiero na 14 poziomie jesteśmy, więc to jedyne, czego nam brakuje do tego klaserka. No i tutaj pasek w ogóle, a czemu ja mam pasek razy 18? Na pasek mi brakło, jak wyglądamy u naszego kowala? Kurde, dziwne, powiem wam szczerze, wzmocnienie, damy pasek i co, możemy zrobić razy 20? No pewnie, że możemy, już dawno, nie wiem czemu, szczerze mówiąc, ten pasek nie był ulepszony razy 20, ale dobra, teraz już EQ w całości ulepszone, runki oczywiście maksymalne, wszystko jest tak, jak być powinno, tutaj nic ciekawego, poteczkę od razu możemy kupić, gildyjka, Wise of Sirius, to już mówiłem, jakiś czas temu się rozpadło, no i ja poszedłem do polskiej gildii Hogwart, która ma 11-głową hydrę, no i tu w sali chwały zajmuje 3. pozycję. Nie będę się tu jakoś bardzo co do gildii rozwodził, no ale tak wygląda ranking. W każdym razie tak wygląda ranking gildyjny. Dobra, tutaj wiedźma to nic ciekawego, u kowala widzieliście ile mamy surek. Jeżeli chodzi o twierdzę, o twierdza, no to oczywiście wszystkie budynki najważniejsze, maksymalne. No i tutaj mamy kopalnię klejnotów na poziomie 81, buduje się 82, a jeżeli chodzi o kopalnię złota, to mamy 47 poziom, buduje się 48. Cała reszta oczywiście maksymalna, zarządca areny już dawno skończony. Dobrze, jeżeli chodzi o ranking, to tak się prezentuje, powiedzmy, top 30 tego serwera. No tutaj Shinu, który jest top 1 zdecydowany na tym serwerze, gdzieś spadł. On miał chyba długo jakieś inne EQ założone, no i jest dopiero w top 20, ale Shinu tutaj zdecydowanie top 1. No a ranking się prezentuje właśnie w taki sposób. Gildyjki tak samo, Mlem top 1, tutaj te ziomeczki top 2, w ogóle średnie levele 4,77, oni mają 4,75, no i my mamy 4,62, no i Infinity 4,49, więc tutaj jak widzimy, no potem już zdecydowana tendencja spadkowa. No i co? Jeżeli chodzi o twierdzę, nic ważnego, jeżeli chodzi o pupile, jesteśmy w pierwszej 30, no i jeżeli chodzi o podziemia, no to też nic bardzo istotnego.
tyle. Tak na szybko wam przeleciałem tego barda po 2 latach. Jak macie jakieś pytanka, oczywiście to śmiało w komentarzu, ja wam oczywiście chętnie odpowiem. Natomiast no nic tutaj więcej się nie dzieje. Jeżeli chodzi o mój playstyle, no to już tak, surowce do kowala nie są mi potrzebne, więc tak naprawdę epiki tylko do kibla jeszcze zbieram, żeby aurę podbijać, ale ogólnie itemy po prostu lecą do wiedźmy, żebym farmił golda. Dobra, zaczynamy klikanie lożków, bo to chciałem też jeszcze dzisiaj zrobić, więc jak najbardziej sobie sprawdzimy procenty. W zasadzie to już mam sprawdzone, na Cerbera mamy 7,5%, więc tego Cerbera po prostu sobie klikamy, to jest dokładnie ten zwiadowca. No i zobaczmy, jeżeli chodzi o barda jako klasę postaci, co ja o niej sądzę. No powiem tak, na początku bard był bardzo fajny, bo jak nam się wylosował odpowiedni instrument, to te obrażenia były chore. Bard sobie bardzo ładnie radził w lochach, generalnie był mocny, nie? Generalnie był bardzo mocny. O kurde, zapomniałem, że ja tu level wbiję, muszę rękę sobie jeszcze kliknąć. No ale z czasem, gdy wyszły jakieś tam reworki, gdzie to się pozmieniało i tak dalej, no to powiem wam szczerze, że aktualnie, czekajcie, jak tutaj ta łączna odporność. A i tak mamy maksa z tego co widzę, i tak jest wszystko ok. Ciężko się to w ogóle teraz sprawdza, jestem nieprzyzwyczajony. Natomiast wszystko jest ok, bo tak, tu mamy łączną 25, tutaj mamy łączną 25, tutaj mamy łączną 24, tu mamy 25, no i punkty życia również się zgadzają. Dobra, to możemy po prostu sobie odzyskać klejnot, usuń klejnocik, cyk, i sobie wdamy do broni dla Kunegundy. Jeżeli chodzi jeszcze o w ogóle ulepszenia, to sprawdźmy, bo tak, napierśnik nie jest w ogóle ulepszony, no ale to dlatego, że przed chwilą go zmieniłem, więc sobie możemy zmienić i mamy wszystko plus 2. Tu mamy, w sensie razy 2, tu mamy razy 2, tu mamy razy 2, ok, to jest git. No i teraz sprawdźmy sobie czary, dlatego że czary też są bardzo istotne. Tu jest wszystko zaczarowane tak jak być powinno, w sensie rękawice i ten nasz mieczyk. Tutaj tak samo i tutaj tak samo. Dobra, możemy iść dalej do lochów, zaraz tego Cerbera oczywiście obejrzymy, natomiast Ash Mountain, czyli Góra Popiołów, też mamy prawie 3%, też ją sobie poklikamy, Władca Dziewiątek. Więc mówię, bard na początku był bardzo fajny, jak siadł odpowiedni instrument, już nie pamiętam który to był, to bardzo fajnie nam tutaj siadało to, bardzo fajne obrażenia, bardzo wysoki level, pamiętam, że wbiliśmy po 3 dniach, jest, a i nie zrobiłem tej areny. No i widzicie, to jest to, ja się rozgaduję na nagraniu odcinka, teraz to już no, nie ma znaczenia. Ale troszeczkę expa jestem w plecy, przez to, że na wyższym levelu robię arenkę niż mogłem zrobić. My bad, ale no tutaj jest jak jest. No i nie da mi chyba pogadać, myślałem, że to na wszystkie cechy możemy rozmontować. Myślałem, że troszeczkę łatwiej tu będzie, ale dobra, Nordyccy Bogowie 1%, tu już może troszkę dłużej poklikamy. Nordyccy Bogowie Wąż Midgardu. Ale później, gdy już weszły reworki, gdy ten bard, no w teorii na początku był za mocny, potem jakoś w okolicach, gdy ja tu miałem 360-370 level, wszedł rework, teraz już nie można no, serwer nie odpowiada, nie można wybierać instrumentów, tylko jakby instrument jest jeden, bo i tak w sumie na bardzie każdy wybierał tylko jeden instrument, bo on był najmocniejszy i najbardziej się go opłacało używać, no to potem usunęli możliwość wyboru instrumentów, teraz mówię, tylko jest jeden, nie ma już tej możliwości. Generalnie powiem wam, że teraz bard jest ogólnie jak dla mnie, to jest moja subiektywna opinia, taką po prostu klasą postaci dość... no nudną, generalnie nudną, niczym się nie wyróżnia, jest taki no te nutki nie są jakieś takie super, teraz no wiecie, dużo osób porównywało na przykład nekromantę do barda, no to uważam, że nekromanta i graficznie i tak jak działa ta pasywka i to wszystko, no to bije tego barda na głowę, jeżeli chodzi o taki fan z gry i taki ogólnie fan z oglądania walk, z czegokolwiek, no a ten bardzik jest po prostu taki przeciętny, nie? Bardzik jest przeciętny, bardzik się tutaj za bardzo niczym nie wyróżnia, no i nudna klasa postaci, szczerze mówiąc, oczywiście aktualnie nie planuję tego robić, ale jeżeli miałbym zrezygnować z jakiegoś swojego konta, mówię tutaj o tych wszystkich podstawowych kontach, nie mówię o zabójcy na M1, bo to jest taka postać powiedzmy dodatkowa, no to raczej bym z tego barda zrezygnował. Serwer jako tako żyje, jak na to, że ma już ponad 2 lata, to jako tako żyje. Szczerze mówiąc, jakoś rok temu mi się bardziej wydawał martwy niż teraz, bo faktycznie parę tych gildii jest aktywnych, faktycznie w tej topce się coś dzieje i tak dalej. Tutaj też Hogwart głównie polska gildia, więc to też jest oczywiście na duży, duży plus. No ale tak jak mówię, no i serwer nie powala moim zdaniem, no ale to w sumie jak większość serwerów po 2 latach. No i tutaj klasa postaci dość nudna, więc jeżeli miałbym z jakiejś klasy zrezygnować, to byłby to właśnie bardzik. No ale tutaj mamy tak naprawdę jednego z lepszych bardów na świecie po tych 2 latach, więc też szkoda oczywiście z niego rezygnować. Dobra, i wąż Midgardu też nam siedzi, co jest, pięknie. No i znowu mamy niestety rękawice na wszystkie staty, zrobimy sobie rozmontowanie i może w międzyczasie... A, dobra, już się bałem, że mi niestety lożków nie zapisało, ale teraz tak. No Barbar za dużo nie zrobił, Magusz tutaj inteligencja spoko, 6,5 miliarda, no i Kunegunda 2,5 miliarda, zobaczcie,
zrobiła, więc fajnie. No i tutaj też nasze nutki, zobaczmy. No pierwsza nam siadła, ta najlepsza. No i cyk, okej, okay. W ogóle jak my stoimy, to może zaraz zobaczymy. Teraz mamy paladyna, sprawdźmy. No Barbar za dużo nie zrobił, Maguś zrobił bardzo dużo, no ale nie ma co się dziwić. My jesteśmy klasą pod inteligencję, boostujemy maga i jego inteligencję, więc nie ma co się dziwić, że tutaj Maguś naprawdę dużo. No i my, też fajne kryty i władca dziewiątek pokonany. No i teraz jeszcze wąż Midgardu, sprawdźmy sobie, cyk. Zobaczmy, tu Barbar za dużo znowu nie zrobił, Maguś, no Maguś też nie. No i Kunegunda w zasadzie też nie, głównie my tutaj z tego co widzimy. No kurczę, jak siądzie ta nutka, bo teraz tak, chcę sobie jeszcze sprawdzić pasywkę zdolności Bard dokładnie. No tutaj, żeby mieć tą premię, no długość premiowa 2, muszę mieć minimum 79 tysięcy HP. Ja teraz mam 89 tysięcy, bo teraz sobie planuję iść ogólnie do około 25 tysięcy w HP w podstawie, głównie przez tą pasywkę. No i potem się znowu skupić na inteligencji, więc no jak sami widzicie. W ogóle Jezu, jak tu odbija światło, zobaczcie. Przez to, że jest, nagrałem to dość wcześnie, jest jeszcze, wiecie, takie światło z tej strony bardzo, to tak śmiesznie odbija na kamerce. Żeby mieć spokój z tym HP, żeby mieć spokój z tą pasywką i się skupić właśnie na incie, nie? No ale tak czy inaczej, no mówię, tutaj poziom trzeci to jest ta, powiedzmy, złota nutka. No jak to siądzie, no to nie ma tragedii, no obrażenia plus 60%, ale i tak szału, szczerze mówiąc, nie ma. Dobra, to mamy obejrzane, tu jeszcze w ogóle 20 marca jakaś misja zapisana. Nie wiem co tu się stało, może obejrzyjmy razy 3, a chyba pamiętam. Chyba pamiętam co się tutaj stało, zobaczcie. Ktoś może policzyć ile ten ghoul zrobił uników i napisać w komentarzu. Jeżeli, no właśnie, to była misja, podkreślam, to była zwykła misja. Nie żadne lochy, nic takiego, to była zwykła misja. I niestety tak nam się zdarzyło tą misję przegrać. No jest jak jest, tutaj jeżeli chodzi o Barda, to już szczerze mówiąc nie pamiętam jak to wygląda, natomiast już chyba nie ma czegoś takiego, że jak nutka ma trzeci poziom, to nie może unikać. Czy no już coś takiego było, już tyle było tych zmian klas postaci, że mi się to myli. No ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że coś takiego było. Dobra, wbiliśmy 524 poziom, już prawie pół. Zobaczmy sobie znowu procenty na te lochy. Sprawdźmy z ciekawości, jak, czy jeszcze coś tu możemy kliknąć. No jakiś progresik niewielki jest. Okej, okay, mamy na Boruciaka 0,58% i to jest jedyne co dzisiaj chyba będziemy próbować klikać na tym odcinku. Trzy lożki już pokonane, więc jak na ten level to naprawdę nie ma tragedii. Troszkę się tutaj zbliżamy do Shinu. Ciekaw jestem czy Shinu ma w ogóle już zamkniętą karuzelę z idolami. Wydaje mi się, że może mieć, no i to może też mu dawać bardzo, ale to bardzo dużo expa, nie? Natomiast mówię, jak tego Boruciaka pokonamy, no 0,55 około to nie są wybitne procenty. Ale jak jego pokonamy, to chyba potem tego Berserka również pokonamy. No i może jeszcze jakiś 5-2-5 level wbijemy, no i będziemy jakby w 1/4 drogi do tego. O kurde, i to bardzo nam ładnie siada jak na takie procenty. Co jest? Mamy jakąś brońkę na wszystkie staty, plus 92, no ale rozrzut słaby. No i na wszystkie staty, zaraz będzie legendarny loszek, to tu się na pewno poprzebieramy. To nie będziemy, powiedzmy, szaleć. No i teraz Fifko. Fifko jest berkiem. Jak nam siądą kryty, to raczej Fifko też jest do zrobienia. No dawaj, dawaj. Okej, okay, siedzi, dokładnie. I teraz Soze. Soze to jest Maguś. Zobaczmy, Barbar. Plus 46. Bardzo fajnie, nie musimy runki zamieniać, więc sobie od razu zrobimy tak. Tu sobie odzyskamy klejnot, usuń klejnot, pyk, no i dobra, pięknie. No i teraz okej, okay, sprawdzamy, Boże, nie procenty, tylko walki oczywiście. To są szybkie walki w tej karuzeli z idolami, bo oni bardzo dużo biją, ale też mają niewiele HP, więc walki powinny być szybkie. No tu Barbar i Maguś się nie popisali. Kunegunda. Tu widzimy, że Kunegunda... No Kunegunda nam zrobiła Boruciaka, okej, okay, klasik, też możecie policzyć jej uniki jak komuś się chce. No i teraz dobra, Barbar za wiele nie zrobił, Maguś za wiele nie zrobił. No i co, znowu Kunegunda? No dawaj jakiś kryć. Kunegunda, my w ogóle nie musimy walczyć, totalnie nie musimy walczyć, wszystko za nas robi Kunegunda, dobrze, pięknie. No i co, dalej sprawdzamy procenty, nie? Dalej sobie zobaczymy jak to wygląda. Na tego maga z Sozy już raczej procenty nie będą wybitne, tak mi się przynajmniej wydaje, cyk, cyk. A nie, mamy prawie 5% na niego, co jest? Dobra, lecimy, karuzela z idolami, z Soze, lecimy, lecimy. Jego jeszcze nam się uda pokonać i on nam da chyba prawie 525 level, będzie nam na pewno mało brakować, dokładnie. Dzisiaj po Awerce już na pewno wbijemy ten 525, o ile oczywiście nie uda nam się jeszcze jakiegoś lożku zrobić. Tu od razu sobie też obejrzymy, z Soze. No tu krytyk, tu krytyk, tu krytyk, no i my krytyk, no w sumie idealna walka. Tak to powinno wyglądać. Jeszcze te kryty oczywiście z górnego rozrzutu. Dobra, w ogóle może tak, ja zrobię sobie... Czekajcie, karuzela z idolami. Które to jest?
Jejku, nie mogę znaleźć. A jest, Idols i teraz sobie zrobimy... Dokładnie, Boruciak. No na Zebo mamy 0,44. Kurde, na Early Boya. Early Boy, czyli 19, mamy 0,08. Czyli tutaj na Early Boyu na pewno się zatrzymamy, ale powiem wam szczerze, że spróbujemy tego Zebo pokonać, bo po Zebo jest Maguś, na którego znowu mamy 4%, czy tam nawet 5%, więc jego byśmy pokonali. No i ewentualnie potem na tym Early Boyu byśmy się zatrzymali i może po legendarnym lożku popchnęlibyśmy dalej. A nuż się uda, zobaczymy. Tak czy inaczej, no mówię, tutaj ładnie. Ładnie nam w sumie poszło, też oczywiście to są naklejki do klasera, więc więcej ekspa z tych wypraw codziennie i tak dalej. Także tą karuzelę z idolami warto zrobić jak najszybciej. Jak najszybciej tylko możemy, no ale wiadomo, no ja też nagrywam dla was odcinki, to jest content, więc najlepiej mi się po prostu to nagrywa na odcinkach, w sensie no chcę to robić na odcinkach, żebyście wy też sobie pooglądali, ale dobra, progresik ładny, także mówię, no bardziej szczerze mówiąc, ani mnie tu ziębi, ani mnie tu grzeje, jest to dla mnie taka no słaba klasa postaci pod tym względem, że jest nudna po prostu, najzwyczajniej w świecie jest nudna, nie ma tutaj żadnego wow, nie ma tutaj nie wiadomo czego, więc no totalnie nie mój styl, totalnie nie mój styl gry. Mówię, na początku jak on wychodził, jak sadził te buły, jak te obrażenia w wojowniku przede wszystkim były chore, no to faktycznie było to fajne, fajnie się tym klikało, no a potem jak wszedł ten rework od tam około 360-370 poziomu, no to już szału nie ma, szału szczerze mówiąc nie ma. Dobrze, dawaj dalej, Zebo. Siedzi, mamy to, 525 level, pięknie. Dobra, jakaś brońka dla Barbara, zobaczmy ile mu daje. Plus 72, to nie za dużo. I teraz lożki, karuzela z idolami i od razu Dalukart. No, dawaj, dawaj. Tam pierwsza próba bardzo obiecująca. No mówię, 4%, cyk, też siedzi. No i mamy jakąś rózgę dla Mariuszka. I to bardzo fajną rózgę, więc od razu sobie wymienimy. Zrobimy sobie tutaj oczywiście miejsce na klejnot. Tutaj sobie odzyskamy. No i czary, teraz trzeba zaczarować, cyk, no i dobra, siedzi pięknie. Dobra, to zostawię na rozmontowanie już powiedzmy jutro, trudno. No i co, i obejrzymy te waleczki, obejrzyjmy sobie Zebo i obejrzymy Dalukarda. Teraz tak, Barbar za wiele nie zrobił, Maguś, bardzo fajny kryt. No i tu Kunegunda w sumie też za wiele nie zrobiła, my dwa kryty i siadło. Teraz Dalukard, to nie będziemy przewijać. Tu Barbar co ciekawe nie dał kryta, ale Maguś dał, Kunegunda dała i my daliśmy pięknie. Dalukard też... bardzo łatwa postać, bardzo łatwy przeciwnik do pokonania. Okej, lecimy dalej. I teraz mamy tak. Ostatnie sprawdzenie procentów. Czy jeszcze w ogóle jest sens tutaj cokolwiek klikać? Pyk, pyk. No nie, no na Berserka, na Fenrira w nordyckich bogach mamy 0,30. Góra popiołów 0,14. Idole 0,10. Ten Early Boy, który teraz mamy, którego teraz mamy. No i reszta not possible. Więc chyba nie, chyba już sobie na dzisiaj dajemy tutaj spokój. Tu nam jeszcze został 19, 20 i 21. Myślę, że jak tego pokonamy, to potem już będzie z górki. No i jakieś wiecie, ostateczne lochy, tutaj w ogóle ten 10. Tu już mamy dziewiąteczki, więc no zbliżamy się do zamknięcia większości lochów. Może po legendarnym lochu, jak się tutaj przebierzemy, bo już się chyba dawno na tym koncie nie przebierałem. W ogóle możemy porównać jeszcze z ciekawości. Zobaczmy, Shinu. Shinu to jest ten i teraz tak, w sensie tutaj porównaj wartości, no i właśnie Shinu ma, zobaczcie, brońkę plus 70 średnich. No to Yakuta akurat ma też stare z tego co widzę, ma nawet gorsze od naszego. A, tutaj ja paseczka w ogóle nie ulepszyłem, bo on był stary, nie? Jakbym ten pasek wymienił, to było git. No ale pasek, no teraz już mamy tyle surek, że to nie ma znaczenia. W każdym razie, no tak jak mówię, a zobaczmy jakichś innych powiedzmy graczy, Draor na przykład, porównaj wartości, no Draor też tutaj ma słabszy itemki, nie wiem, Icy Root może, no nie, a porównaj, no nie wiem, szczerze mówiąc, 8... No podobne mamy Eku, okej, to tego Eku nie mamy takiego starego. Ale przebierzemy się na legendarnym lochu, może nowa brońka, może to, może tamto i jakieś może lożki za jakiś czas znowu na tym koncie klikniemy. Tyle ode mnie, ja wam pięknie dziękuję oczywiście za uwagę, za oglądanie. Subskrybujcie z dzwonem, kciuka w górę zostawcie, komentarz zostawcie. Pamiętajcie, że teraz liczy się aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek. Osoby, które się bawią w tą aktywność, muszą mieć suba na tym kanale. No i co miesiąc będę nagradzał najaktywniejsze osoby jakimś tam, no kodzikiem, albo paysafe card, albo grzybkami, to już tam zwycięzca sobie wybierze. Oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Kupujcie grzybki z kodem neutral, bo trwa promocja i wysyłajcie mi screeny do giveawayów, jak używacie tego mojego kodu twórcy. No i co? I chyba wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!